W najbliższych dniach będzie upubliczniony projekt Polish API i różne firmy, które mogą być zainteresowane udziałem w tym projekcie, będą mogły wypowiedzieć się na temat tego, czy można by ewentualnie coś w nim zmienić. Banki i podmioty niebankowe już blisko rok pracują nad projektem standardu i wygląda na to, że standard jest już na tyle dojrzały, aby mógł zobaczyć światło dzienne, czyli aby mógł go zobaczyć cały świat, nie tylko podmioty, które będą aktywnie uczestniczyły w nowych usługach, czyli banki, instytucje płatnicze, inne instytucje finansowe, ale także chociażby firmy technologiczne, które mogłyby także zauczestniczyć, ale z innej strony w realizacji standardu. Chcemy także, otwierając się w ten sposób, czyli wystawiając na naszych stronach internetowych projekt standardu w języku polskim, w języku angielskim, dając czas rynkowi na zgłaszanie uwag. Chcemy także wykazać, że jesteśmy całkowicie otwarci i chętni na uwagi, które płyną z zewnątrz, tak aby standard, ostateczna wersja standardu była jeszcze lepsza. Ten standard będzie konsultowany nie tylko przez podmioty krajowe, ale także zagraniczne. Skoro powiedział Pan, że w języku angielskim, także więc firmy z Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii będą mogły się wypowiadać w tej sprawie. Dlaczego? Od samego początku mieliśmy tą ambicję, aby nasz lokalny standard został zaimplementowany nie tylko w polskich instytucjach finansowych, ale także za granicą. Wśród podmiotów, które aktywnie od samego początku uczestniczyły w kreowaniu standardu, są takie podmioty, które prowadzą także operacje w innych krajach, szczególnie w naszym regionie. I podmioty te widzą bardzo duży potencjał, aby zachęcić właśnie banki, czy nie tylko banki, w innych krajach naszego regionu, aby ten standard był także ich standardem rynkowym. Oczywiście mówimy z drugiej strony o podmiotach trzecich i ponieważ mówimy o wspólnym rynku w Unii Europejskiej, to musimy dać taką platformę, w której rzeczywiście podmioty trzecie z każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej będą mogły podpiąć się do interfejsu wystawionego zgodnie z tym standardem, dlatego też chcemy, żeby uczestniczyły aktywnie w konsultacjach i kreowaniu samego standardu. Może wyjaśnijmy, czym jest Polish API, a w ogóle czym jest standard API. O co tu chodzi? Dyrektywa PSD2 wymaga od banków, aby wystawiły pewne rozwiązanie techniczne, które pozwala podmiotom trzecim na bezumowne podłączenie się do banku w celu realizacji jednej z trzech usług, na przykład inicjacji transakcji czy dostępu do informacji. I regulacje, a w szczególności tak zwane regulacyjne standardy techniczne, które finalnie zostaną opublikowane jeszcze w tym miesiącu, będą zachęcały i promowały wśród banków takie rozwiązanie, w którym banki będą korzystały z pewnych standardów, a będą zniechęcały banki przed wdrażaniem rozwiązań indywidualnych. Dlatego też standard będzie standardem rynkowym. No właśnie, czyli specyfiką tego polskiego rozwiązania, polskiego pomysłu Polish API jest to, że wypracowuje się wspólny standard dla wszystkich banków w naszym kraju, tak? Że poszczególne banki nie będą na własną rękę jak gdyby tworzyły tego standardu. Trochę inaczej. Tworzymy otwarty standard, z którego każdy bank może skorzystać. Wiele banków, już dzisiaj to wiemy, będzie wystawiało równolegle kilka interfejsów zbudowanych zgodnie z różnymi standardami. Na przykład ze standardem Polish API, ze standardem grupy, do której należą te duże banki międzynarodowe, a być może będą wystawiały interfejs zgodny z innym międzynarodowym standardem. Banki jeszcze nie podjęły ostatecznej decyzji, bowiem jeszcze mamy zbyt dużo niepewności regulacyjnej, technologicznej. Myślę, że te decyzje banki podejmą w najbliższych 6 miesiącach.